Cześć, witajcie. Jesteśmy już na drugiej lekcji podstaw produkcji w programie Ableton Live. Na ostatnich zajęciach nauczyliśmy się przycinać, kopiować, duplikować sample, które rozmieszczaliśmy na timeline'ie i udało nam się stworzyć krótki, trzyścieżkowy utwór składający się z perkusji, sampla gitarowego i basu. Jeśli nie udało Wam się odtworzyć tej sesji samemu, możecie ją pobrać w linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Pogadamy sobie dzisiaj chwilkę o warpingu. Warping to tak naprawdę jeden z najciekawszych algorytmów, jaki został użyty w programie Ableton Live. Jest to algorytm, który pozwala nam transponować, czyli obniżać i podwyższać próbki dźwiękowe, sample, całe utwory, pętle do tonacji wyższych lub niższych, bez tak naprawdę zwalniania i przyspieszania tego. Generalnie wyobraźmy sobie płytę gramofonową. Jeżeli na płycie gramofonowej odpalimy sobie utwór i będziemy nim tak kręcili wolno, ten utwór będzie grał bardzo nisko, ale będzie grał też bardzo wolno. Jeżeli przyspieszymy płytę gramofonową, no to ten utwór maksymalnie przyspieszy i się podwyższy. Ableton jakby zapobiega tego typu działaniu i pozwala nam swobodnie wykonywać taki warping, co może przydać nam się w takiej sytuacji, kiedy dostajemy na przykład podkład muzyczny, mamy do niego nagrać jakiś wokal, a ten podkład jest na przykład trochę za nisko, albo znowuż trochę za wysoko. W samej produkcji muzycznej no, będzie nam się to przydawało tak naprawdę na każdym etapie, bo jeżeli będziemy chcieli zaimplementować jakieś nagranie, które na przykład stworzyliśmy nagrywając sobie nawet na telefon komórkowy jakąś grzechotkę, będziemy później w stanie wrzucić taką grzechotkę w sesję i dostosować jej tempo idealnie do panujących warunków w naszej sesji. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj stworzyli prosty zabieg, który ułatwi nam dalszą pracę nad tym bitem. Mianowicie chciałbym, żebyśmy go przetransponowali do góry, w całości. Chciałbym, żebyśmy go przetransponowali z tonacji asmol do tonacji cmol. Dlaczego? Tonacja asmol jest trochę niewygodna, jeżeli nawet, nie wiem, mamy jakieś umiejętności w graniu na instrumentach klawiszowych, wiecie, że tonacja jest taka w sumie trochę nie pod palcami, więc tonacja cmol jest taka zdecydowanie wygodniejsza, ma tylko 3 bemole i nawet jesteśmy w stanie zagrać nią na klawiaturze komputera, co też postaram się pokazać. Zacznijmy od tego, że chcielibyśmy podwyższyć gitarę, więc zaznaczamy całą gitarę. I zobaczcie, że ona automatycznie była ustawiona na tak zwaną funkcję repitch. Ta funkcja generalnie nie pozwoli nam w swobodny sposób podwyższyć lub obniżyć tych próbek bez zmiany ich tempa. Natomiast klikając w to miejsce mamy kilka innych możliwości. Do korzystania z takich sampli melodycznych najlepszą opcją jest korzystanie z funkcji Complex Pro. Funkcja Complex Pro pozwala na zachowanie tak naprawdę takiego charakteru tej próbki i maksymalnie stara się zbliżyć brzmieniem próbkę, którą transponujemy w górę lub w dół do oryginału, do brzmienia oryginału tej próbki. Wysolujmy sobie tylko tą ścieżkę i odpalmy play i transponujmy do góry. O 4 w górę, żeby być w tonacji cmol. Jesteśmy. To samo teraz musimy zrobić z przebiegiem naszych próbek basowych. Tutaj sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej, ponieważ przede wszystkim warping nie został włączony. Kolejną zmianą, która nastąpiła tutaj w kontekście próbki gitarowej, jest to, że pokrętło transpo wygląda trochę w inny sposób. Już nie mamy tutaj napisanego tak jak tutaj. Na przykład o wartości plus 4 stopnie, tylko pojawiły nam się tutaj takie jakby wskazówki jak w zegarku. Wynika to z tego, że próbki są transponowane w różny sposób. I nie wiem, czy to pamiętacie, ale nasza pierwsza próbka i wiele, wiele innych były ustawione na minus 1, natomiast ostatnia z pierwszej frazy i ostatnia z drugiej frazy została przetransponowana na minus 8. Jeżeli najedziemy sobie tutaj myszką, to zobaczymy na dole, że transpozycja, którą zrobiliśmy na tych próbkach, jest między minus 8 a minus 1 stopień. I teraz możemy jakby klikając ostrożnie, nie przesuwając, to jest ważne, żeby nie przesunąć, ważne, żeby kliknąć w to po prostu raz, możemy sobie
taką transpozycję teraz przesuwać. I zobaczmy, że strzałkami klawiatury komputera możemy spokojnie podwyższyć to o 4 stopnie z zachowaniem tej relacji. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, ale zauważymy, że próbki nam się skróciły. Więc teraz cofamy się. Cały czas możemy podglądać, czy na przykład dobrze transponujemy tą próbkę, korzystając ze skrótu klawiszowego Shift-Tab, który przełącza nam między widokiem jakby edycji transpozycji tych sampli, edycji sampla, pomiędzy widokiem efektów. No pamiętamy, na zeszłej lekcji wrzuciliśmy tutaj tuner. Zacznijmy od tego, że zwarpujemy to brzmienie. Skorzystamy teraz z funkcji Complex. I podjedźmy do góry o 4 stopnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz na naszym tunerze już powinien pokazać się dźwięk C. Oczywiście. No i teraz zobaczmy odpalając cały beat, już nasz beat gra dużo wyżej. A więc jak już wiemy, jak podwyższać, to możemy teraz sprawdzić jeszcze bardzo kolejną ciekawą funkcję warpowania, jakim jest warpowanie takiego, powiedzmy, nie do końca równego materiału. Czyli jeżeli na przykład nagramy sobie jakiś instrument zewnętrzny, ja w tym wypadku mam grzechotkę i zrobimy to w jakiś sposób nierówno, to będziemy w stanie takie nierówności sobie wyrównać. Ale zanim to zrobimy, wejdźmy sobie w ustawienia audio, żebyśmy sprawdzili, czy nasz na przykład wbudowany mikrofon w komputerze jest ustawiony w odpowiedni sposób. Żeby to zrobić, klikamy skrót klawiszowy Ctrl przecinek i pojawia nam się okno preferencji. Mamy tutaj różnego rodzaju zakładki, ale nie wchodząc w szczegóły, wejdźmy sobie w zakładkę audio. Tutaj, jeżeli jesteście na komputerach typu Windows, będziecie mieli do wyboru coś takiego, albo DirectX, albo MME, albo jakiś inny rodzaj sterownika. I tu wybieramy sobie, że chcemy wejściowy, żeby został wybrany zestaw mikrofonów, a wyjściowo, żeby zostały użyte głośniki. Jeżeli macie komputer, w którym czujecie pewne opóźnienia przy nagrywaniu, polecam skorzystać ze sterowników ASIO, można je pobrać i te sterowniki spowodują, że opóźnienie w nagrywaniu zdecydowanie się zmniejszy. Ja generalnie ich nie potrzebowałem, bo spokojnie mój komputer sobie daje radę przy takich ustawieniach. Tutaj sobie ustawiamy bufor wejściowy i bufor wyjściowy. Tak wygląda to na Windowsach. Na Macach mamy tutaj tylko ustawienie jakby takiego ogólnego buforu, który komputer sobie rozdziela na wejściowy i wyjściowy. Jeżeli zaczniemy w sesji mieć coraz więcej ścieżek, będziemy musieli zacząć podjeżdżać z tym buforem do góry, bo inaczej sesja zacznie nam trzeszczeć. Więc stwórzmy sobie znowu nową ścieżkę audio. I teraz zobaczcie, klikając tutaj, pojawiają się wejścia mojego mikrofonu. Mam mikrofon stereo, więc mogę spokojnie skorzystać z wejścia 1 i 2. Naciskając ten przycisk, uzbrajamy ścieżkę, czyli pozwalamy jej wiedzieć, że teraz zaczynamy nagrywać na tej ścieżce. Na tej ścieżce mamy jeszcze trzy istotne elementy, czyli monitor, ustawienia naszego monitora. Jeżeli nagrywamy bez słuchawek i nie chcemy słyszeć tego, co nagrywamy, no to będzie idealna dla nas opcja monitor off, bo teraz jeżeli zobaczycie, tutaj pojawia nam się szary pasek, gram i nic nie leci z głośników. No dobra, co w sytuacji, kiedy ustawimy auto? Ja nie mam teraz podłączonych słuchawek, więc powinno pojawić się takie pewne sprzęgnięcie. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu dźwięk, który wychodzi z głośników, jest nagrywany przez mikrofon, później znowu wraca do głośników i jest nagrywany przez mikrofon i tak zwane sprzężenie zwrotne się odbywa. Jeżeli chcielibyśmy tego uniknąć, po prostu podłączamy nasze słuchawki, ustawiamy monitor na auto i wtedy słyszymy siebie w trakcie nagrania w słuchawkach. Ustawienie in mówi nam o tym, że jakby cały czas jesteśmy słyszalni. To będzie przydatne w sytuacji, jeżeli będziemy już korzystali z jakichś bardziej live-aktowych rozwiązań. Na razie dla mnie najbezpieczniejszym na tą chwilę, ponieważ nie chcę podłączać słuchawek, jest ustawienie off, ale dla tych, którzy chcieliby sobie podłączyć słuchawki i słyszeć się w słuchawkach, polecam skorzystanie z monitora na auto. No dobra,
Ja sobie wysoluję ścieżkę i tak naprawdę będę starał się grać, patrząc na metronom, który mam tutaj tak naprawdę, bo widzę, że jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No i ekstra. I teraz będę starał się zechodką coś zarejestrować do tego rytmu. No, i nagraliśmy swoją pierwszą próbkę ze zbudowanego mikrofonu. Jak to brzmi? Zaraz się przekonamy. Na pewno nagrała nam się dosyć głośno, więc pierwsze co, to od razu postaram się ją wyciszyć. Dla bezpieczeństwa wyłączam przycisk uzbrojenia, żeby w jakimś przypadku zupełnym nie nadpisać sobie tej ścieżki. No i zobaczmy, co się nagrało. Dobra, chciałbym wziąć ten fragment, czyli tak jak już wiecie z poprzedniej lekcji, przycinam go. Chciałbym, żeby zaczął się gdzieś tutaj z początku. No i teraz zabierzmy się za taką precyzyjną edycję tego sampla. Klikamy w górną belkę tej próbki. I na razie wyłączmy sobie warping. To jest taki marker, którym możemy ustawić początek, start tej próbki. I zobaczycie, że jak przesuwam to w tym miejscu, to tu na osi czasu ta próbka też jakby się tak skraca, czyli ustawia ten punkt startowy. No i teraz powiększmy sobie tu widok. I patrząc na siatkę, widzimy, że ten wchodzi w miarę równo, ten wchodzi w miarę równo i ten w sumie wchodzi w miarę równo, ale ten już może nie do końca. No i teraz spróbujmy odpalić sobie warping. I pojawił się taki żółty marker. I zróbmy pętlę. Ctrl L. I włączmy metronom. Krzywo. Czyli powinienem tak naprawdę zacząć od tego momentu, ponieważ tu był ten moment, kiedy ja się zamachnąłem, a tak naprawdę punkt dźwięku nastąpił w tym miejscu. Więc mogę stworzyć sobie tutaj taki marker. Zobaczcie, on mi tu podpowiada takie pewne punkty w momencie, kiedy jesteśmy w warpingu. Mogę na niego kliknąć dwa razy i teraz prawym przyciskiem myszy wybrać set 111 here, czyli jakby początek sampla zaczyna mi się w tym miejscu. I teraz posłuchajmy. Generalnie udało mi się całkiem równo wykonać tą operację, natomiast chciałbym dokonać tutaj pewnej modyfikacji. Widzę, że tu mam początek, pierwszą miarę taktu, drugą, trzecią i czwartą miarę taktu. I tak naprawdę chciałbym, żeby tutaj to miejsce było trochę precyzyjniej uderzone przeze mnie. No ale niestety już to nagrałem, nie mam możliwości powtórki. Co mogę zrobić? Więc tak, zaznaczam sobie ten punkt i zaznaczam sobie jakiś punkt obok i zaznaczam sobie jakiś punkt wcześniej, a tak naprawdę mogę sobie samemu stworzyć punkt i myślę, że ten właśnie będzie odpowiedni, czyli po prostu klikam dwa razy w miejsce, w którym chcę i teraz zobaczcie, klikając na ten sample mogę go po prostu dosuwać jak chcę. Teraz mam włączoną siatkę i to mogę po prostu wyłączyć. I wtedy taki sample mogę już przesuwać bardzo swobodnie. No ale mimo wszystko ja chciałbym, żeby to było równo, więc sobie skorzystam z jakiejś kwantyzacji ósemkowej i wtedy idealnie mogę sobie to dosunąć. Posłuchajmy teraz. Ekstra. No i korzystając teraz na przykład z opcji transpozycji, możemy sobie podwyższyć tą próbkę. Posłuchajmy, jak to brzmi z bębnami. Żeby dwie ścieżki, jakby obie ścieżki zostały wysolowane, bo zobaczcie, teraz mam ustawioną opcję, że klikając solo na innej ścieżce, przeskakuje nam solo na kolejną ścieżkę. Możemy to wyłączyć, natomiast jeżeli chcielibyśmy
dwie ścieżki wysolować, wystarczy nacisnąć Ctrl i kliknąć na drugą ścieżkę. A pokombinujmy z transpozycją. I tak właśnie zakończyła się lekcja numer 2. Dowiedzieliśmy się, czym jest warping, transpozycja i jak kreatywnie z tego korzystać i w jakich sytuacjach może ona nam się przydać. Dowiedzieliśmy się również, jak konfigurować mikrofon i ustawienia naszej karty dźwiękowej. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego dobre wnioski. Potrenujcie w domu, poeksperymentujcie i widzimy się w trzeciej lekcji. Pozdrawiam Was serdecznie, Steve Nash.